Dzień dobry z Litwy. Jako, że gdzieś całkiem niedawno usłyszałem, że Litwini potrafią w wieży widokowej, tak też sobie postanowiłem od jednej z nich zacząć. Znajdujemy się jakieś około 30 kilometrów od polskiej granicy. Tu jest jezioro Metelis, a tam, prawda, nie widać, ale tutaj za laskiem jest jezioro Dusia, na którym właśnie my się zatrzymaliśmy. Jesteśmy już tutaj dwie noce i postanowiliśmy się przejść, zwiedzić okoliczną wioskę o podobnej nazwie jak jezioro Metelis, tylko Metelia, albo tak, nie wiem jak to się w sumie wymawia. A same jezioro Dusia, nad którym stoimy i później wam pokażę, bo po prostu fantastyczna sprawa. Jesteśmy sami na kempingu, więc wydaje mi się, że Mazury to bzdury, że tak powiem. Myślę, że to warto nadłożyć te trochę kilometrów i przyjechać tutaj w ciszy i spokoju sobie poodpoczywać, korzystać z uroków wody, jaką nam oferuje jezioro Dusia. Jest krystalicznie czysta. Dno czyste, pięknie po prostu. Ach, dobra, sami później zobaczycie. No, a wracając do tego, do jeziora Dusia. Jest to trzecie co do wielkości jezioro na Litwie. Lecimy. Zapraszam na krótką relację z tych okolic. No, my już jesteśmy prawie na kempingu, który jest tam na końcu, gdzie jest prześwit. Ale jeszcze chciałbym wam pokazać, bo wracając ze sklepu, idąc tą dróżką wzdłuż jeziora, aczkolwiek później trzeba iść niestety asfaltem na straszliwej patelni, ale nieważne, nie o tym. Mijamy takie miejscóweczki, też z miejscami do ognia, gdzie śmiało można sobie przyjechać, postawić kamperka, bo wjechać spokojnie się da, nawet i dużym kamperem. I co, i pobiwakować sobie, bo nawet już tutaj można zobaczyć, jaka ta woda jest czyściutka. Piaseczek, także bajeczka. I zobaczcie, te miejscówki takie z ogniskami są co chwilę. Bo w ogóle Litwa, jeśli chodzi o kempingowanie na dziko, świeci się na zielono. Czyli można śmiało się rozbijać, parkować i wystawiać stoliki. Bardzo fajna opcja. No a my już dochodzimy do naszego, o tu kolejne, dochodzimy do naszego kempingu, więc już wam mówię, jak to się przedstawia. No i jesteśmy, doszliśmy na nasz kemping, się tak prezentuje. Fajnie, są takie wiatki, co chwilę przy każdej w zasadzie też miejsce na ognisko. Tam widać, ktoś już przyjechał. Przez ostatnie dwa dni byliśmy tutaj sami, samiuteńcy. Dlatego też nie wybraliśmy innego kempingu, tylko ten konkretny, gdzie toalety są w lasach, ale są wychodki, ładne, czyste. Okej, nie ma zrzutu szarej wody, a jedyna woda, jaką można sobie nabrać, to w starej studni, tak jak teraz widzicie. Parkować nie można przy samym jeziorze, mimo że tutaj też są jakieś takie miejscóweczki, bo pan powiedział, że 25 metrów od linii brzegowej, więc wybraliśmy sobie
miejscówkę przy takiej wiacie, żeby nie musieć po prostu rozwijać markizy, krzesełek, stolika i tak dalej, bo jest. I teraz patrzcie, są takie ładne zejścia, dwa albo trzy ze schodkami i ta woda. Patrzcie, co tu się dzieje. Po prostu ja nie widziałem dawno takiej czystej wody w jeziorze. O, jest taka huśtawa. Tam już przyjechali pod namiot. Także tak jak mówię, sielanka nasza się, zdaje się, zakończyła. No ale jest piątek, godzina 16. Ludzie mają weekendy i tak jak mówiłem, wydaje się, że bardzo lubią kempingować, bo tych kempingów nad tym jeziorem, no teraz szliśmy do sklepu 5 km, no to mijaliśmy ze 4 kempingi. Niektóre są na mapach, niektóre nie ma. Tego w ogóle nie ma na jakże popularnej aplikacji Park4Night. W ogóle nie znajdziecie. A ja z własnej osoby tam tego miejsca nie wrzucę, bo wrzucę na Stay Free App, bo tą apkę należy wspierać. Bardzo fajna aplikacja, polecam. Ściągnijcie sobie i tam sobie można tworzyć też bardzo fajne społeczności. No i dobra, takie to nasze obozowisko. O, ognisko wczoraj było palone, przedwczoraj było palone. Kupiliśmy od pana gospodarza trochę drewna. Mówię, że potrzebuję tak staczkę. Pan mówi, no to tam 3 euro. Mówię, to masz pan dychę i będę sobie robił ognisko codziennie. I tyle. I tak to właśnie tu wygląda. Przepiękne miejsce. Jestem w ogóle w szoku, że coś takiego tak blisko Polski można znaleźć. Mówię, z taką wodą. I tak blisko, no bo kurde, my tu jechaliśmy z naszego Wyoming 4 godziny. Dużo? Myślę, że mało. Tyle samo co nad morze, nie? W najbliższy punkt. Także rewelacja. Rozpadało, ale nie ma co się, nie ma co tak dokładnie, nie ma co się dziwić, bo przy tych temperaturach, które tutaj panują, to burze muszą chodzić, pewnie nie widać, ale drugi brzeg, to tam jest po prostu ściana deszczu, u nas możliwe, że zaraz też tak dojdzie, więc wykorzystujemy ten czas na obiad, o kolację, na grilla wjechały czaczki i nasze ulubione kebab chichi, jeszcze przywiezione ze Słowenii. Zapasy pełne, cały zamrażalnik z kebab chichi, żeśmy przywieźli, tak lubimy. Prawda, pani Aluś? Tak. Tak. A, no i żeby nie było. Są ogóreczki,
i cukinia. I dobra, już po burzy ten kemping powoli się zapełnia. Jest coraz więcej namiotów. Całe cztery, także luzik. Ale dążę do was z pytaniem, bo ja nie wiem, więc może ktoś mi napisze w komentarzu, o co chodzi z tymi kamieniami na drzewach. Z początku myślałem, że to jakieś huśtawki, bo jest ich trochę więcej na tym kempingu. Przynajmniej ze cztery takie wiszą. Jedne niżej, drugie wyżej. No ale to nie są huśtawki. Na bank. Także jeśli ktoś wie, to pragnąłbym dowiedzieć się również tego. Bo bardzo to ciekawe. Na kempingu jest też takie boisko do siatki. I oczywiście kosz. Kosz mi się zawsze z Litwą kojarzył, więc to musi być, bo byliśmy też na innych kempingach, tak sobie przejść, popatrzeć i na każdym jest po prostu kosz do koszykówki, bo wydaje mi się, raczej jestem pewien, że koszykówka jest sportem narodowym na Litwie, mimo że tu jest mieszkańców niespełna 3 miliony osób. To Litwa od dawien dawna, od kiedy pamiętam, zawsze na jakichś turniejach międzynarodowych, czy tam Mistrzostwach Świata, czy Olimpiadach, reprezentacja tego kraju w koszykówce zawsze jest jednym z faworytów. Nawet chyba kiedyś wygrała jakieś Mistrzostwa Świata z Amerykanami. Jeśli się mylę, to proszę poprawcie mnie. Dzień dobry, dnia kolejnego. Się jakoś tam już organizujemy. Skończyliśmy śniadanko, a ja dłubię, bo muszę się przyznać, że parę lat temu, w zasadzie ze 3,5, jakiś szczur przegryzł mi przewód od spryskiwaczy, który idzie sobie tam w dół. I na stacji benzynowej, na szybko, bo oczywiście musiało się to dziać w trasie, musiałem to jakoś połączyć, więc wykombinowałem, także kupiłem taki szklany bezpiecznik, usunąłem obydwa końce, więc została mi taka szklana rurka i tą rurkę do przewodu wpycham, łączę, obwijam sobie gaferkiem i to tak taki patent na pół roku starcza, bo potem gdzieś pod ciśnieniem to się rozwarstwia i tak się właśnie stanęło tym razem, gdzie podczas drogi znowu przestał działać spryskiwacz, także teraz chwilka techniczna, a zaraz lecimy na te nasze cuda trochę popływać. Siema, to co, może jako po trasie nocuję, coś spróbujemy ocenić powoli. Zaczniemy od sanitariatów. Tutaj leci jedyneczka, wiadomo. Nie ma wody bieżącej, tylko ze studni. To jest taka woda dosyć mętna. No, wychodki, umówmy się, są czyste. Ale to jest w dalszym ciągu wychodek, zwany dalej Sławojką. Nie ma punktu zrzutu szarej wody. Nie ma też w zasadzie jak napełnić, no bo ta woda mętna w studni tak mi, powiem, że nie przekonuje mnie, żeby to lać do kampera. Także my przyjechaliśmy tu z pełnym zbiornikiem wody, no i musi nam to wystarczyć i powiem wam, że więcej, że wystarcza. O dziwo, wystarcza. Dziś jest trzeci dzień, jak jesteśmy. Jeszcze jedną trzecią zbiornika mamy.
Co, kasetę pan powiedział, żeby opróżniać do wychodków po prostu. Także WC chemicznego również nie ma. No i co, jakimś kolejnym punktem, zagadnieniem, który można ocenić w tej chwili, to stosunek jakości do ceny tego miejsca. No i mam taką zagwozdeczkę, no bo miejsce jest naprawdę piękne. Ja się zakochałem w tym miejscu i ja już wiem, że wrócę tu i nie raz. I że to jest takie kolejne moje odkrycie, taka perełka. Ale za naszą piątkę płacimy 25 euro za noc. I tu nic nie ma. Nie? Jeśli mówię oczywiście o sanitariatach. Ale w sumie, kurde, to też ma swój jakiś urok, nie? Trzeba sobie radzić, tak jak kiedyś na kempingach było. I było dobrze, i wszyscy się świetnie bawili. Ale tutaj, no, są dużo tańsze, można spotkać dużo tańsze camper parki z sanitariatami i prysznicami i tak dalej, więc i to tak po dychu, po 10-15 euro, więc 25 euro, no ja dam tutaj 3 gwiazdeczki, niech będzie. Dobra, kończymy gadanie, ocenianie, wrócimy do tego chwilę później, a tymczasem lecimy trochę powiosłować nosy. Pokażę wam wodę w jeziorze. Wiem, już pokazywałem, ale teraz chciałem pokazać, jak ta woda daleko jest płytka, więc super fajna sprawa na przyjazd z dziećmi. A sobie mogą siedzieć gdzieś w szuwarkach i bezpiecznie mieć grunt. Grunt generalnie jest aż tam za te trzciny, które rosną, więc to jest dobre kilkadziesiąt metrów od brzegu. A sama woda, patrzcie, przed chwilą pływałem sobie tam na supie, ja ciągle widziałem dno. To jest pewnie dlatego tak się cenię, raczej na pewno jestem tego przekonany. Omówmy sobie jeszcze kilka ocen, więc przyjazność zwierzętom to taki kolejny punkt dla mnie istotny. Jak wiecie, podróżuję z trzema gagatkami. No, za psy tutaj się nie płaci, więc no i mają mnóstwo terenu, żeby pobiegać. Tak, byliśmy dwa dni tutaj sami, zanim się ludzie na weekend zjechali, to wydaje mi się, że raj dla nich na ziemi. Także tutaj zdecydowana piąteczka leci w tym kierunku. A jeśli chodzi o dzieci, plac zabaw i rzeczy, które mogą tutaj robić. No, plac zabaw jest dosyć żenujący i tak naprawdę jest kawałek piaskownicy, zjeżdżalnia, dwie huśtawki. Ale to dla takich malutkich szkrabików. Moje to już są mutanty w porównaniu do tych, które mogą się tu bawić. Ale za to jest kosz i boisko do siatkówki plażowej. Także uważam tutaj, no dam takie 3,5. No i to takie zrozumiałe 3,5, tak mi się wydaje. Jest jeszcze jeden punkt. W zasadzie dwa.
czystość terenu. To sami widzicie, tu nie muszę wypowiadać jakichś zbędnych słów. Leci piąteczka, teren pięknie, równiusio wystrzeżony, przygotowany pod klienta. Tylko teraz sobie uświadomiłem, że jest jeden mały błąd, ale to nie wpływa na czystość. Na całym kempingu nie ma również koszy na śmieci. Nie wiem, o co chodzi. My już mamy pod kemperem ze 3-4 woreczki. Wiadomo, że zabierzemy ze sobą. No ale skoro już kasują, to powinni zagwarantować miejsce, gdzie można by było wyrzucić trochę śmieci. No, my ich trochę produkujemy ze względu na naszą ilość. No i lokalizacja. Kurde. Przypominam, 30 km od polskiej granicy, od zatłoczonych Mazur. Bajka. Tu jest zdecydowane 5. No i tak to wygląda. Sami widzicie, miejsce nie jest idealne. Tak wynika z ocen moich, ale to są takie miejsca, do których się z chęcią wraca. Nie musi być idealnie. Ma być tak, jak lubisz. A okazuje się, że my tak właśnie lubimy, bo to nie tylko moja opinia, ale Alicji również. No samo to, że w ogóle zostaliśmy tu 4 dni, to jest jakiś kosmos. Wracamy już niedługo. No dobra. Jak się podobało, wiadomo, łapka w górę. A tym, którzy nie chcieli z nami jechać, powiem jedno. Żałujcie, bo widzicie, jaką kolejną perełkę przygotowałem na mapie do odpoczynku. Także trzymajcie się. Tymczasem Borym.